Zostawiłeś nam ten to dar zacny. Zostawił, a nam pożywać zostawił, ażeby nas przez to zbawił, ażeby nas przez to zbawił. Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Jam sługa, Twój Syn, Twój służeb. Thank you.
kończę pozdrowiony. Może ktoś nie życzy, żeby go... Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze pisma nam wyjaśniał. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zostali zebranych 11 i innych. Będzie chwała, tak jemu chwała i cześć. Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno. Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno. Tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata.